A teraz bezcenny skarb. 6 srebrnych celtyckich monet pochodzących z przełomu poprzedniej i obecnej ery znalazł w lesie w podprzemyskich Pikulicach poszukiwacz poroży. Nie przypuszczał, że monety mogą mieć aż 2000 lat. Skarb trafił do Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej. Artur Noczak interesuje się historią. Nie przypuszczał, że dzięki spacerowi po okolicy będzie mógł historii dotknąć. Szukał poroży, znalazł pieniądze i to bezcenne. Wziąłem ją do ręki, tą pierwszą z monet, zauważyłem na niej zarys konia i zwróciłem uwagę, że może być to właśnie coś archeologicznego, coś, co nie było przez naszą cywilizację wykonane. Monety wielkością przypominają 50-groszówki. Wykonane są ze srebra. Bardzo charakterystycznym elementem jest właśnie wygrawerowany koń z rozwianą grzywą na awersie. Z drugiej strony są wypukłe. Znaleziono je w pobliżu Przemyśla, w miejscowości Pikulice, w dawnym jarze, który, jak się przypuszcza, ze względu na inne informacje, służył również jako miejsce postojowe kupcom, którzy wędrowali znanym szlakiem handlowym z zachodu na wschód. Archeolodzy, którzy dokładnie przebadali teren, niestety nie natrafili na inne skarby. Dla nich bezcenne są jednak nie tylko odnalezione przedmioty, ale możliwość wypełnienia luki w historii. Może to też świadczyć o jakimś osadnictwie w tych stronach, o którym jeszcze nie wiemy. Na podstawie dostępnych źródeł nie mamy danych, żeby stwierdzić, że tutaj istniało celtyckie osadnictwo. Archeologów wspierał w poszukiwaniach Jacek Dzik. Tu w trakcie ekspedycji w Medyce, podczas której udało się odnaleźć sprzęt z czasów II wojny światowej. Jacek Dzik jest prezesem grupy badawczej Caponiera. Liczy, że ludzie tacy jak on doczekają się zmiany przepisów i możliwe będą poszukiwania ze sprzętem elektronicznym. Jest przekonany, że dzięki temu więcej takich skarbów jak celtyckie monety trafiałoby do muzeów. Wystarczyłoby wprowadzenie pewnych, powiedzmy, szkoleń, licencji. Część poszukiwaczy byłoby jakby zarejestrowanych, przeszkolonych. Taki pierwszy pomysł, który się urodził, powstał teraz, jest w trakcie już realizacji. Pierwszy obóz szkoleniowy odbędzie się w Żaganiu, między innymi pod patronatem też Telewizji Polskiej. Wojewódzki konserwator zabytków Beata Kot wystąpiła do ministra kultury o nagrodę dla znalazcy celtyckiego skarbu, który nie zachował monet tylko dla siebie. Niedawno nagrodzony został także mieszkaniec Jasła, który odnalazł w polu złote bransolety z epoki brązu. Te także trafiły do muzeum.